Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z małym noworocznym opóźnieniem zobaczymy, co w drugiej części grudnia pojawiło się w LEGO prasie. I dzisiaj zaczniemy od magazynu LEGO Minecraft, numer 7 na 2022 rok, w podniesionej niestety cenie 20 zł bez grosza, a w magazynie Steve i Pająk. Ponadto Opanuj świat lodu i szronu, plakaty i komiks. Kolejne wydanie 9 lutego, a wraz z nim otrzymamy rycerza, zbroi, kowadło i skrzynię ze sztabami. I tak prezentuje się dodatek. Na początek standardowa figurka Steve'a, którą wszyscy fani klockowego Minecrafta doskonale znają. Do obrony przed pająkiem otrzymał on diamentowy miecz. I wspomniany pająk, który wygląda bardzo fajnie i odwzorowuje tego znanego z gry. Cały czarny, z nadrukowanymi czerwonymi oczami na głowie, posiada 8 ruchomych odnóży, połączonych w pary po dwie. Odnóża posiadają możliwość ruchu. Kolejny to magazyn LEGO Explorer, numer 1 na 2023 rok, w cenie jeszcze ze starego roku, czyli 17 zł bez grosza. Numer zatytułowany Przygody w oceanie, a wraz z nim dwa dodatki, jednym jest łódź podwodna, a niespodzianką jest jeden z dodatków, które pojawiły się wcześniej. 3 lutego kolejny numer, wraz z małą koparką. Moją niespodzianką jest polibak z mrówką. I tak prezentuje się łódź podwodna z tego numeru. Wygląda na bezzałogową, ponieważ nie mamy tu kabiny, a tylko dużą szybę. Jest też dość mała, posiada dwa ramiona, za pomocą których można prowadzić badania dna morskiego. A w jednym z nich trzyma coś w stylu latarki. Za pomocą śruby łódź może się poruszać. W konstrukcji znajduje się kilka ciekawych elementów, jak na przykład czarna obudowa peryskopu. W zapasie dostajemy technikowy łącznik, element butli i rączkę droida. Wszystko w kolorze szarym. Następny magazyn w tym odcinku to LEGO Jurassic World, numer 9 na 2022 rok, w cenie 17 zł bez grosza. Wraz z magazynem dostaniemy 60 klocków, z których możemy zbudować raptora. A w magazynie plakaty, komiks i limitowana karta. 26 stycznia ukaże się kolejny numer, a w nim pułapka na dinozaura i mały raptorek. A tak prezentuje się złota limitowana karta. Po chwili mamy zbudowanego raptora i w moim odczuciu konstrukcja wygląda najsłabiej z tych, które pojawiały się do tej pory. Mamy tu ruchomy ogon, ale głowa porusza się tylko na boki. Nogi i przednie łapy też nie wyglądają ciekawie. Sama konstrukcja nie stoi zbyt stabilnie. Mimo minusów, wyglądem przypomina ona dinozaura. I ostatnim dzisiaj jest magazyn LEGO Ninjago, numer 13 na 2022 rok, w cenie 20 zł bez grosza. A w magazynie kryształowy wojownik. Ponadto Lloyd w formie Oni, komiks i limitowana karta.
24 stycznia, kolejny numer, a w nim Złoty Lloyd Oni. A tak prezentuje się Złota Karta. I mamy chyba najlepszy dodatek w tym przeglądzie. Figurka posiada transparentne elementy i bardzo szczegółowe nadruki. Kryształowe, transparentne naramienniki oraz kryształowego irokeza na głowie. Hełm jest jednocześnie głową, nie mamy tutaj dodatkowego elementu w środku. Broń, jaką tu mamy, wygląda świetnie, a ostrza wyglądają bardzo ładnie. Tak prezentują się wszystkie dodatki z końca roku. Najciekawszą figurką jest wojownik z LEGO Ninjago. Minecraft też daje radę, a dwa pozostałe, no cóż. Sekcja komentarzy jak zawsze jest dla Was. Komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja także mile widziana. W wolnej chwili możecie zajrzeć na mojego Instagrama, link macie w opisie. A ja na dziś się żegnam i do zobaczenia wkrótce. Cześć!